I powiem taką rzecz, Polacy, jak już mowa zaszła o uściskaniu rąk Kukiz Petru, to dla pana Kukiza bardzo pożyteczna informacja to będzie. Jak już pan Kukiz, Paweł Kukiz, mówi o antysystemowości i robi miliony oglądziny, oglądania YouTube'owskie na programach coś tam kawa poranku i tam gdzie on krytykuje bardzo mocno tego Ryszarda Petru. Ci kamieniem, jeżeli pan się nie pomylił. Ludzie, on się pomylił. A nie mógł się pomylić? No, czy człowiek ma... Pan chce państwem rządzi, pan chce ekonomią zarządzać? Proszę pana, a pan się nie mylił nigdy? Czy pan nie ma programu? Ja się mogę o tych fundacjach powiedzieć? Dokończę. Panie Pawle, zaraz powiem. Panie Ryszardzie. W lipcu Ryszard Petru założył też Rzeszowie Stowarzyszenie. Nie robię z tego niezły bały dla swojej partii. Kukiz 15. A potem uściska rączki. Jak to wygląda? Wygląda to, Paweł, także wyborca widzi i naocznie, i podświadomo czuje nieprzyjaźń do tej korupcji, o której mówisz, do tego wszystkiego, co przedstawia ten Petro Pełowski, ten zdrada narodowa i reszta. A tutaj takie sprawy, to po pierwsze. A po drugie, drugi wątek taki, że odczucie swoje niepewno wartości pcha polityka lub człowieka na uściskanie rąk lub wrogu, lub tam politycznemu oponentu. Bo w telewizji, w sporze politycznym, tam wszystkie bohatery krytykują, krzyczą, a potem on zapomina, co on robił. Krzyczał, kogo krytykował naocznie, żeby to ludzie widzieli, miliony widzów, Polaków. A potem on myśli, kurde, idzie Petru, wielki polityk. I tak potem przez tą podświadomość on leci ścisnąć rączki jemu. To wtedy Polacy to no, nie zdrada, a to po prostu no, śmiesznie wygląda. I to państwo minimum obrzydliwie wygląda. Jak już wy kłamiecie na telewizji, a potem uściskacie rączki, to domawiajcie się z sobą, że a tam coś takiego. Nie będziemy, bo tutaj prasa, media, nie będziemy my rączki uściskać, a tam domówimy się w kafe, tam pędzący królik. Spotkamy się i tam uściśniemy się, ogarniemy się, kochanymi klamcy polityczne. Pewnie, że mogą powiedzieć, no co ty gadasz, nie znasz o czym. No pewnie, że znam o czym, bo 14 roku przez dwa dni po szturmu Majdana szedł ja z pani Ulianka, bardzo piękna dziewczyna, i spotkali my około Werchownej Rady, około parlamentu ukraińskiego, Jacka Protasiewicza. Ja od razu poznał go, bo on przyjeżdżał do Julii Tymoszenko w więzienie, do Charkowa. No i w ogóle polityka takiego rodzaju. Twarz lekko przypomnieć. I widzę, że i on idzie. I tak na odległości, dzień dobry, i to tak dla pani Julianki. Tam no, powiedział, że tak, tak, tam dwa, trzy słowa tam i do widzenia. Ale ja nie poszedł uściskać rączki. Bo mnie by wtedy Ulianka powiedziała, że słuchaj, ale ty ż krytykujesz tą PO, a potem lecisz jak motylek uściskać rączki, bo to wielki polityk, a ty taki no, nikt. Tak są takie to sprawy. Uściskanski rączk niepewno wartościowy. I taki sam akt niegodny, niewartościowy, niedostojny, odruchowy był od naszego, no, od ukraińskiego Klimkina, ministra spraw zewnętrznych, rządu Jaceniuka. Ale i dopiero on teraz z tym Grojsmanem został się, kiedy uściskał odruchowo przez kompleks niepełnowartości swój z odpowiedzialnością przed całej Ukrainy, dyplomatyczną odpowiedzialnością, uściskał rączki temu kłamcy Ciurkinu w Europarlamencie. Potem wszyscy żygali tym incydentem.
І зараз він втратив, були які не то що зауфання, а просто ну, обжидливий акт німецький, коли тривала війна, коли пані Богатир України Савченко уміра, глодує в знак протесту за годність України. А так, курва, ущіска Роншки не, навіть не опоненту, а врогу.